Witam bardzo gorąco. Dzisiaj jest niedziela. Którego dzisiaj jest? Nie wiem. 20 któryś, nie? Tak. 20 któryś wrzesień. Jesteśmy u pana Waldemara. Piękne. Piękny ma ogródek swój. Leśny taki, leśny. Tutaj jest teren piaszczysty. To jest niedaleko mnie. Nasze trutnie, nasze pszczoły się spotykają. Nie? Jesteśmy u niego, właśnie od niego mamy u mnie ten ul, co jest na półówkach. Tak. I jak widać, u niego pszczoły też bardzo ładnie pracują. Zbierają pyłek. Nie tak. Wiem z czego, ale zbierają. Z których pszczół ja mam zrobione te moje pszczoły? Aha, no to tu są matki ode mnie w tych ulach. Tak. Ale widać, pszczoła pokoleniowo nadal ciemna, nie? Tak. Tu widać coś, szerszeń lata. Przed chwilą tu? Utłukłem. Tu? Przed chwilą go skurbiela. Porywa pszczoły. No to ja panu Waldemarowi właśnie ułożyłem, że tu jest gniazdo, pod spodem jest pusta połówka, a przez to u góry to ma się robić mu wentylacja. Nie? Widać, że te szmatki se porobił i w ogóle. Rewelacja. Rewelacja, słuchajcie. Pan tu gania szerszenia, więc mamy jakieś pszczoły, te jedne w stropianie, tak, co siedzą, to mamy tu po jego pszczołach, tak, ale tu pan też ma właśnie pszczoły, co od lat nie kupował żadnych matek, ni nic, nie? I co, mamy zajrzeć do jakiegoś ula, idziemy, jo? Do jakiego ula idziemy zajrzeć? No, pierwszy z brzegu. No. Pierwszy z brzegu? No dobra, no to sobie ustawimy kamerę. Tak. Idziemy. Ile tam mają tego cukru? Idziemy zobaczyć, jak ten. Wszędzie latają pszczoły jak szalone. Ostatnio mnie nie atakuje, a szczególnie dużo pyłku na jaskółcze ziele, glistnik. A to jeszcze to kwitnie? Tak. Przez to ja... wszędzie. Ale dzisiaj pszczoły są uruchomione, ja u mnie na pasiece nie byłem. Bo cieplutko. Cieplutko dzisiaj, nie? Normalnie ja bym jak wystartowałem już na... A wczoraj jak było ten... No. Pan sam właśnie mi się chwalił, że porobił sobie daszki, że te daszki, one są na takiej ramce właśnie z deseczek. Zróbmy tak, żebyśmy siebie widzieli może. Że one są, że jest taka ramka i ona tutaj ma, nie? Te szparki wentylacyjne. Tak. I też, nie? Jakiś sposób bardzo fajny. Wilgoć się zbierała. Tak. Zbierała. Pan tu właśnie bardzo narzekał na to, że wilgoć była w ulach, dlatego też zaproponowałem mu ustawienie zimowe w ten jakby tą wizję moją, tak? Że ten kłąb się osiądzie na tym, bo ma połówki po prostu, więc mu ustawiłem tak, że ten kłąb może się obwiesić w tej pustej połówce. A u góry, że jest właśnie ten pusty korpus, że ta wilgoć będzie się zbierać wysoko nad pszczołami, nie? Co? Zatworek spadł. No spadł. No ale dlaczego? No bo... Już drugi raz. Bo tam są te haczyki, bo można ten... przekręcić. A widzę. Tak. I już nie będzie... Tu można jakiegoś może... O, tak kijoszka, jakbyśmy wypchnęli, o, no i gitara, nie? Jakoś to będzie. Nie, bo jakby był odwrotnie, no dobra. Zresztą. Będzie dobrze, dobra. Wchodzą, nie? Dobra. Teraz... Pięknie, dzisiaj pszczoły są uruchomione pięknie. Więc co idziemy zobaczyć? No to załóż. Idziemy zobaczyć, jak udało się już panu zakarmić pszczoły. Nie? No. No dobra, to. Baja, nie? Tak, i chodzi o to, ciepło, że... Ciepłutko. Jest, ale chodzi o to, że tutaj właśnie u góry mają być jakieś szpary. Tak. No. Dlatego te twoje ja poprzycinałem. No. Te, żeby były szpary. Tak. A jak pod koniec grudnia, tak jak mówiłeś, w styczniu, poduszki jeszcze położę. Na te pszczoły, no. Coś cieplutkiego. Zdejmujemy. Może to, no pewnie. To może nawet kurtkę zimową tam włożyć. To nie ma gacie. Nie. Kalesony. Babcia
synowej uszyła mi zagłóweczki. Tylko mam za mało słomy, muszę jechać do prezesa. Po słomę? Najlepiej słoma żytnia, nie? Żytnia najmniej wilgoci, tak. No poczekaj, ja do ciebie oddzwonię. Dobra. Dobra. No. No, to co? No. Nie dostaniemy batów? To kuchno, nie? Chcesz mi kawiczki? Nie. Jak tu już jest moja matka, to one powinny być raczej takie już kukilkowate, nie? Chociaż nigdy nie wiadomo. Ładnie, nie? No, dużo. Dużo, ładnie. Tak. Ojoj. Odpalić? Nie. Przyjmiemy. Nie? Delikatnie, delikatnie tu ciał pana. Tymi pszczółkami. Mimo, że jak widać, tak? Pszczół jest dużo. Ja. Ale nie wydaje mi się, że mają pełność. Też mi się tak wydaje. Dużo pan naładował cukru na całą troszeczkę? O Jezu. O matko. O matko. Leśniska. Byliśmy na zakupach, to zawsze cukierek. No. Kurde, słuchaj, no. Nigdy tyle nie miałem pszczół. No tak, to elegancko nigdy. Jest porobione. Nigdy tyle nie miałem pszczół. Delikatnie, nie? Spróbuj wyjąć tę podkarmiaczkę, bo może już nie będzie potrzeba tu. Pan tu na to szerszenie. Oj, ile ja zatrutłem w tym roku. A ja teraz jak przyniosłem pasiekę na sad, to tam w ogóle nie ma szerszeni. Ale co chciałem powiedzieć, na wiosnę ze 20 albo i lepiej matek os. No tak, tak, osy tak, one lubią. No nic, no spokojnie musimy z nimi, nie? Teraz pszczoły są takie, że one takie są, nie? Takie obronne bardziej. Ostatnia ramka ciężka. Tak bardziej popatrzmy ze środka, co tu się sprawia, bo ten środek jest najważniejszy, nie? Pełno jest. Pełno. Widzę, jest pełno. Jest pełno. No. Zafuturowane fester. No mówię, tyle im dałem cukru, że nigdy. Nigdy pan tyle nie dawał? Nie. No ale to będzie nie. Wszystko zależy, bo czasami tego cukru trochę zostanie nam. Nie, no to wtedy wystawi się i ten. Więc. O! Ale jak widać, nie? U pana to pszczoły są. Rakieta one są. One się tak łatwo nie dają. Chcesz rękawiczki? Nie, może nie. Ile cię już działo? Nie, ale to one takie będą. Ale posłuchaj. No. Nie ma co. Ja uważam, że nie ma co wyciągać tych ramek. Nie ma co, tak jest. Tylko podkarmię. Zresztą słuchaj. Bo ja to karmię tak długo, nie? Tak. Aż po prostu przestaną już brać. No. A one jeszcze pobierają, bo podkarmiasz kapusta. Tak. Nic jeszcze, nie? Można. No to dzisiaj jeszcze. Ile już pan, ile tu jest kuli? 10, nie? Tak. No to ile pan już dał cukru? 140, 150. 150 kilo, no to by wychodziło tak mniej więcej 15 kilo na ul. Nie? To znaczy nie, te
co są na dwóch korpusach, to więcej. One mogą dostać więcej, tak. Bo tu są dwa ule ustawione, że na dwóch korpusach, 7-7 chyba, nie? Tak. Bo były po prostu były duże i tak żeśmy je ułożyli. No to u pana właśnie są takie pszczoły, że on w tym roku tak naprawdę ja mu dałem jakieś matki, a tak naprawdę lata wcześniej to tu się działo co chciało, tak, nie? Tak, tak, dokładnie. Tu się działo. To co, wyjmujemy chyba, co? Czy może zostać? Ja bym jeszcze im dał. Dobra. Póki biorą. Tak jest. Dobra. Potem nie będzie czegoś takiego, że one padły z... Nie? Że zabrakło im pionu. No. Ale są, pszczoły są obronne, mówię wam. To jeszcze nic, to jest nic. Jak nieraz... Jest taka niepogoda czy coś, nie? O Jezu. O Jezu. Nie wiem czy ci opowiadałem, jak byłem pierwszy tam, chyba pierwszy czy drugi sezon. Te nie chcą dać nam podejść. Jeszcze na starej działce. Ciekawiło mnie, czy matka czeka. No. A pogoda była taka damska. No. Dziurka. A. Dobrze. Była damska. Wiesz, jaka, co to jest damska? Czyli, że jaka? Piździło. Aha. Zimno. Założyłem tylko kapelusz. Nawet nie wziąłem rękawiczek. Ani nie odpaliłem. Ja wyciągam tą ramkę, a te jak się rzucą. Rzuciły się. Jak się na mnie rzuciły. Jak się na mnie rzuciły. Kurczę, jak nie rzucę tej ramki. Delikatnie. Tu jak jeż. O ja. Jak jeż. Przyjechałem do domu. Słabo się zrobiło, aż? Trochę zawroty głowy. Za dużo naraz. Tak, tak. Za bo dużo jak naraz. Tam 10 urządli, to tam jest... To, pal go licho, czy tam dwie, nie? Czy jedna, no. Tam. I mówię, w odstępie czasu. I mówię nie? To do też syna, można. Żeby zrobił mi wapno. Zrobił wapno, wypiłem wapno. To kalcjum też daje. Położyłem się, okna było otwarte, a że było zimno, po 15 minutach, już wszystko w porządku. Tylko na drugi dzień jeszcze mi skóry brakowało na dłoniach. To właśnie, tu właśnie jest, pszczoły są, co pan nigdy nie kupował żadnych matek specjalnie. W tym roku dopiero ode mnie dostał jakieś matki. Tak. Ale jak widać, mimo tego, nie, pszczoły nie chcą dać się podejść. Tak? Ta wizja ta matkowa, to ona musi trwać bardzo długo, bo te pszczoły i tak karmią się tym mleczkiem, robią to mleczko i tak dalej, więc te pszczoły się nie... Tak łatwo niektóre nie chcą może tak zmienić, tak? No ale tu są pszczoły, że w przyszłym roku może tutaj wyciągniemy jedną matkę. Dodatkowo tam w krzakach jest kolejny pan, jak ma na imię tamten pan? Pan Zygmunt. Tak. Pan Zygmunt jest, co on jeszcze ma właśnie te ule szafkowe i tak dalej. Tam też powinna być ciemna wersja krainki. Też nigdy nie kupował matek, więc stamtąd coś pobierzemy, stąd coś pobierzemy. Im tutaj to raczej nie będzie na tym zależeć, tam pan Zygmunt to w ogóle jak ja znajdę matkę w którymś z jego uli, to on będzie w nadpodziw, że w ogóle da się to zrobić. Tak, on też mówi, kurde, nieraz tylko przez przypadek, a tak to... Tak, nieraz tylko przez... Tak, a specjalnie bardzo trudno im jest poszukać tych matek. Przeważnie no. Co przyjedzie, to mówi, to ten, wisi rój. Więc spróbujemy wyodrębnić jakąś pszczołę, taką krainkę, najbardziej ciemną, tak, i tak dalej, i tak dalej. I spróbujemy to trochę powcielać w pasiekę u mnie, nie? Tak bardziej usilnie. Z tego, co tu widzę, często tutaj właśnie przyjeżdżam, to te pszczoły są dość żywotne tutaj u pana. I podejrzewam, że możemy tutaj przejrzeć wszystkie ule i nie znajdziemy żadnych defektów powarozowych. Tym bardziej, że oni jakoś specjalnie nie walczą z tą warozą nachalnie, tak jak ja, nie? Nie? Wy tak nie walczycie z tą warozą. Co roku biorę ten apiwarol i kwas mrówkowy. I w jakim okresie? No już te, jak
przestaną, jak czerw się ostatni wygryzie, tak. To dopiero na sam koniec coś robią z tymi pszczołami, nie? Tak. No, dopiero na sam koniec coś robią. Bo więc... jak jest pokryty, zakryty czerw, no to nie, to nie ma sensu. Kicha, nie. To jest ta. To wy właściwie czekacie na połowę października. No. A pan Zygmunt jak robi też, tak? Też tak. No to słuchajcie, tutaj... Ostatnio, w tym pierwszym, tyle było czerwiu. No. Tyle było czerwiu, że o matko, jakieś 2 tygodnie temu jeszcze. Tak, tak, jedne pszczoły mają więcej. A którego wczoraj, oblot tu, gdzie chyba 2 ule. Tu jest oblot jakiś taki, troszeczkę może, no. Niektóre pszczółki. Więc naprawdę, tutaj mam do zdobycia już pszczołę, nie, w okolicy. Jak ja im powyciągam jakąś matkę, tak, w okresie tak, tego rzepaku, to oni też zobaczą to, że warto to robić. Nie? Że ten przeskok zrobi to coś. Nawet tutaj, co był ul, to wyciągnęliśmy matkę, tak, bo bardzo one żądliły, bo tutaj się jakieś chwastowskie coś się gdzieś nabyło, że tych z tych bakwastów i one strasznie żądliwe są tu pszczoły i mimo wszystko takie pozostały, tak? Powiem, już, ja... już nie. Już takie nie? Już nie, bo myśmy tu ten był tu. Taki i wrzuciliśmy te, co były 2 matki, wiesz, no, przegrodzone, no, no. I tu wrzuciliśmy, one przyjęły i już... Trochę zelżały. Już tak, bo już ta stara, bo one wcześniej... wyginęła. Kwestia jest taka, że jak jest stara matka, 2-3-letnia, nie? Tak. To ona też ma słabszy feromon troszeczkę i te pszczoły też się robią bardziej żądliwe. No. Nie? A no jak już jest ta młoda, mówię, to też jest trochę lepiej. Ale stara pszczoła już w tej chwili wyginęła, już jest pewnie od tej nowej matki. I też jest trochę lepiej. Jest lepiej. Więc, no słuchajcie, będą pszczoły w przyszłym roku być może trochę stąd. No. Nie? Jak ja będę miał jedną matkę unasienioną, to ja już jestem w stanie z tego stworzyć bardzo wiele. Nie? Więc... Możemy pokazać, jak latają sobie na wylotkach. Tu jest na przykład pszczoła, taka typowa krainka. Są już pojedyncze sztuki takie, nie? Przyżółte, więc to nie wiadomo, czy to ode mnie trutnie nie naleciały i tak dalej. Tu gdzieś widziałem, że była w ulu fajna, ciemna pszczoła. Może w tym. Nie? No ale to jest pszczoła krainkowa, nie? Że ona ma tą dupkę taką siwą, nie? Że ona ma te prążki w ogóle. To jest taka krainkowa pszczoła. To jest najlepsza, tak? Czy najlepsza? Nie wiem, ja szukam w ogóle jeszcze innej pszczoły. Ja szukam takiej pszczoły, co ona jest cała czarna, że ona nawet... Że ona na, o, tu jest ładna pszczoła. W tym ulu. Że one nawet nie mają tych prążków takich kolorowych. Mhm. Nie? Tylko ona jest cała ciemna. Ja już widziałem takie pszczoły i się nimi też bawiłem, więc... No, ja wiem, o czym ja mówię. Nie? Ale to właśnie u nas jest trudno już taką pszczołę znaleźć. One praktycznie wyginęły. Hmm. Nie? Bo właśnie przez to, że ludzie kupują te matki i różne duperele, nie? Tu jest taka pszczoła w tej wersji. Co? Tak. Bardziej, nie? Może. Nie wiem. No u pana to, jak sami słyszycie, tak? Mało z tą warozą jest walka robiona, a te pszczoły żywotnie i... Nie. I nie ma żadnych defektów. Ja tu widzę po wylotkach i za każdym razem, kiedy jestem, no to bym zauważył, że gdzieś chodzi jakaś pszczoła bezskrzydłowa albo coś. Tak. Nie? Tak. To zaraz by leżało na ziemi, czy łaziło po wylotku i tak dalej. Bo nieraz nawet jak widzą, zniekształcony jest czer, no, to też wyciągną go i... Tak. No to u mnie też mają ten motyw, że one wyciągną ten czerw, no. Nie? Ale ogólnie ta pszczoła potrafi się jeszcze wygryźć, taka niedołężna, nie? A tutaj tego nie ma, ja tego nie widzę, na przykład. Więc, no tak, w przyszłym roku wyciągniemy tu jakąś mateczkę i będziemy wcielać u siebie. No. I życzę wam wszystkim miłego dnia, powodzenia z pracami pszczelarskimi. Cześć.